Ceny mieszkań w całej Polsce dzisiaj drożeją ze względu na trzy aspekty. Po pierwsze, w cenie metra kwadratowego każdego mieszkania deweloperskiego mamy po pierwsze koszt działki, po drugie koszt robocizny i materiałów, które były wykorzystane do zbudowania danego mieszkania, no i można powiedzieć koszty marketingu i zysk dewelopera, który po prostu sprzedaje takie mieszkania. Co się dzieje od ostatniego roku? Jeżeli chodzi o działki, po pierwsze działki drożeją i przykładowo w Warszawie ceny działek wzrosły o prawie 100%, jakby w ujęciu za cenę za metr, z tego względu, że rośnie popyt na mieszkania, dużo mieszkań się nowych buduje, deweloperzy szukają nowych działek, no i niestety ilość działek na rynku maleje, nowe działki nie powstają, więc ceny samego gruntu rosną do góry. Dzisiaj przeciętnie w cenie mieszkania 2000 zł za metr kwadratowy to jest sam grunt. Po drugie rośnie koszt budowy samych budynków, to znaczy około roku temu koszt zbudowania jednego metra kwadratowego budynku deweloperskiego to było 3000 zł, dzisiaj to już jest ponad 4000 zł. Ten wzrost wynika tak naprawdę z dwóch rzeczy. Po pierwsze rosną koszty materiałów, przykładowo stal zdrożała o 100% w ciągu ostatniego roku i to jest efekt globalnych zmian na tym rynku, a po drugie rosną koszty robocizny. A jeżeli w ostatnim kwartale GUS podał wzrost wynagrodzenia 8% w skali roku, no to jest automatu przekładane na koszty robocizny właśnie budowlance. Niskie bezrobocie niestety temu nie pomaga, szczególnie jeżeli chodzi o pracę właśnie na budowie. No i po trzecie, trzecim elementem jest ten marketing i zysk jakby dewelopera. Dzisiaj deweloperzy szczerze nie zarabiają znacznie więcej niż to było rok temu, bo wzrosły ich koszty, ale też mają tak duży popyt, że nie mają motywacji do tego, żeby obniżać ceny, dawać rabaty, ponieważ mieszkania schodzą jak świeże bułeczki i dzisiaj klient, który przychodzi i chce kupić jedno, dwa, trzy, pięć mieszkań nawet, raczej nie może liczyć na to, że dostanie jakiś rabat czy upust. Dopiero kupując naprawdę duży pakiet 10 mieszkań całego bloku, można liczyć na jakieś sensowne zniżki.